Brazylijskie jiu-jitsu, czyli sztuka walki koncentrująca się na walce z jednym przeciwnikiem. Celem walki jest przejęcie kontroli nad przeciwnikiem poprzez zadawanie mu kontrolowanego bólu bądź pod groźbą utraty przytomności, z bólu lub odduszenia. Brzmi groźnie? Owszem, ale nie dla pana Grzegorza Jabłońskiego, niekwestionowanego mistrza tej dyscypliny. Pan Grzegorz wrócił właśnie z obozu treningowo-szkoleniowego, a co najważniejsze, kilka dni temu otrzymał najcenniejsze z możliwych wyróżnień. Czarny pas. Koronowanie całego tego, całej kariery, wszystkich zawodów, które tam działałem w brazylijskim jiu-jitsu. Muszę także zaznaczyć, że ojcem sukcesów właśnie są trzy osoby. Pan Sławomir Kowalczyk właśnie z Bushido Jaworzno, Roman Rutkowski, no i cała ekipa z Rio Grappling Club Dobrowa Górnicza. Także dzięki nim właśnie osiągłem ten czarny pas. No i myślę iść dalej, rozwijać się. Jak długo trzeba trenować, żeby taki pas zdobyć? 12 lat ciężkiej pracy i jest ten czarny pas. Tutaj zaznaczę, że czarnych pasów w Polsce jest około ponad 300. Nie jest to jakieś tam karate, że jest w tysiącach, tylko ponad 300 czarnych pasów jest w Polsce, także jest to jakieś tam wyróżnienie i bardzo się z tego cieszę. Jaworznickiemu wojownikowi życzymy kolejnych sukcesów.